Kibeł. Ty to narysowałeś, gościu. Ja tylko zrobiłem to... Czy wszyscy już dołączyli? Jeszcze nie. Okej, czekamy. Ktoś jest tu fanem Fallouta? Słuchaj, to jest w sumie ich sprawa. Jak nie chcą walczyć o nagrodę. I co teraz? Bo taki zielony ekran. W tym momencie czekacie aż... Czy wszyscy dołączyli? Wszyscy, którzy chcą dołączyli? Tak? Jeżeli tak, no to w takim razie przygotujcie się na masakrę. I jest chyba drugim, jeżeli chodzi o fantomowe, takim rozwijającym się, nie? Mm-hmm.
najbardziej zależy. Jeżeli chodzi nawet o Bandcampa, który jest ogólnie platformą ogólnie dla miasta, to tam nie utrzymywał się album Ice Cream przez długi czas w kategorii top, jeżeli chodzi o dubstep i muzykę elektroniczną. Także duże osiągnięcie. Podobnie właśnie z Spice Out. Też jest. Oni też bardzo często chodzą na topkę. No i jeszcze tam tylko dobrze używają. Tylko że wiesz, pomysł tam istnieje tego czasu, no nie? Niby tak, ale chodzi o to, że się nauczyła. Tak, to jest osiągnięcie, to jest osiągnięcie. Przejdźmy sobie do pytania kolejnego. Nie mamy oczywiście zmiany. Który label specjalizuje się w muzyce eksperymentalnej? Czy jest to Ponekot, czy jest to State from the Heart, czy jest to Noise House, czy jest to Westlake of Sugar? Było to na naszej prelekcji. Zarówno w Krakowie, nie, w Krakowie nie było jeszcze. I pan wspomnieliśmy. Nie, w Krakowie wspomnieliśmy tak samo, w Warszawie jeszcze rozwinęliśmy. O, proszę bardzo, bardzo ładnie. Ja wszyscy znają nasze dobre Noise House. Dokładnie, Noise House, który sam siebie nazywa Experimental Web Label. Ciekawostka, oni mają fajne wydania. No i tak bardzo. Zazwyczaj są to wydania handmade, czyli własnością się robione. Na przykład płyta, która jest po prostu mazakiem pomazana, tak? Tylko czarny mazakiem, czarny makielem. Tak. Co tam jeszcze takiego było? Kaseta, tak. Była kaseta, pinki, no i złoń, ma na narożoną i zalew pinki. I jeszcze, bo było tylko 5 kaset i na każdej kasecie były jakby osobne życzenia dla tego, kto ją kupi. Nie wiem, czy tam nie są dostępne jeszcze. Jeszcze zostały na dwie. Jeszcze chyba dwie zostały, ona kosztuje 5 dolarów plus sukar polski, czyli trochę. Okej, no ale widzę, że ładnie poradziliście sobie z tym pytaniem. Przejdźmy do kolejnego. Migdzik bardzo ładnie wyszła. Widzimy ale bardzo dużą zmianę, jeżeli chodzi o drogę. Określeniem Archie 2.0 jest nazywany Pegasus, Faulty, Aurelia czy TK? TK! Jak ktoś się pomyli, to zabije. TK! Albo TK zabije. TK! Widzę go. Dalej na prawo.
Wymienieni artyści dostali demonetyzację na swoich kanałach i YouTube. Forever Johnny, Something, Johnny the Hell, czy Ghost of the Dead. Który był pierwszy? Który pierwszy stracił hajsimowi uwagę? Mówił tu o 3 miesięcy, 4? Gdzieś tak, chyba listopad to się zaczęło. Nie, było w lutym. Tak, ten to w sumie trudne chyba. I tak, on rozgrozi. Tak, 25, jest to dziś niszczaka się na święta. No bo wiecie, YouTube ma w ogóle nowy kinas demonetyzacji na reklamach i ciężko mi się dostać. Ogólnie pan Skans dostał się demonetyzację za ponownie użyty kontent, tak? Też było. No to jest copyright claim, tak jak na przykład zrobiliście remix kawałka z utworu, kawałka z serialu, to tak samo byście mieli demonetyzację z tego względu, że no, wykorzystujecie materiał Haskell. Tak, no, dokładnie to właśnie też był Forever, potem był Johnny the Head, potem właśnie był Something This, no to się dziwię, i właśnie Ghost of the Dead. Taka kolejność. Okej, przejdźmy dalej. Który z albumów Forever Brownego jest wydany na płycie? To był Everyone Eyes? The Pink Side of the Moon, czy te chaje stały przymolne wszystkie? Bo też będą mogły dobiegać. To nie, to ja tego nie wiem. Chyba słyszałem z 5 do 6 to mówię. Tak, no, taki mediocre, ale fajny rozkład mamy teraz. No, no więc kilo to ty wyjaśni, bo ty jesteś specem. No czy ja jestem specem? Tak, jesteś specem. Ja nie mam jego płyt. No jeszcze nie jestem specem. Ale no... Wszystkie płyty są prawidłowe, tak? Pierwszy właśnie był z tych minionek, The Pink Side of the Moon. To był rewasy jeszcze tego z tego albumu. Bardzo ci był przyjęty. Emerald Eyes. Głównie to były akustyki. Nie wszędzie. Ale był taki też klimat karty. To też jest duży plus. I najnowszy właśnie The Higher Tower, który no was w tym tygodniu jeszcze był post na EP. I to może też do ludzi no nie było. No cóż, tak bywa czasami. I ogólnie The Higher Tower, The Higher Tower tak w moim opinii był najlepszy na EP wszystkich. I graficznie, i muzycznie. No więc przejdźmy do kolejnego pytania. Niech ci dalej naprowadzają. Z którym YouTuberem współpracuje T. Presley J? Czy jest to Black Slate, czy jest to Rod Street, czy jest to I Love Kim Possible A Lot, czy jest to The Brony Notion? Chodzi głównie tutaj o takie małe stworzenia, wiecie, takie podkowate. Taka opowieść mam. To mam pytanie. To mam odpowiedź. Że tak powiem, głównie chodziło właśnie o Ramskipa, ponieważ nawet te kawałki, które słyszeliście w intrze, czyli o The Hay, to był brany z tej serii Ramskipa. Sample brały, tak, to było z jakim to programem było odpowiednikiem Iwony. I to było właśnie z chyba, no w każdym odcinku jego pojawia się o The Hay. Ale to tylko było z MLB, ja mówię inaczej, bo to było Ironika jak Sean Spicer. Tak, czyli tak. Ogólnie też ta superca z nim też była, no, jest dosyć to, bardzo była rozbudowana. Też się lubią. Wydali też utwór właśnie. Tak, Difference. Nie. Different Realities, czy się to tak, szło? Tak. To była właśnie pełna piosenka, mam jeszcze kolab z innymi jeszcze wokalistami. I ogólnie taki tam podkład do piosenki też z komunikującego Patreona Rodzipa. Też też tak, też oni bardzo współpracują, więc widać to na Twitterze na przykład. Ja tak sobie. No myślę, że przejdźmy do kolejnego pytania. Mikki dalej prowadzi i... No i zwiększa się przewaga. Join the Hearts to parodia piosenki You're Gonna Go Far Kid. Kto dokonał jej ponifikacji? To był MC Ranch, Forest Red, Crusher czy Prince Whatever Air. No to
sumie jestem z was dumny. No. Kto tego utworu nie znał? No nie wiem, kto nie znał tego utworu? Wstyd. Co ty robisz, panowie? Spalić. Okej, no to bezwzględnie tłumaczymy, bo odpowiedzieliście się, nie? No, czy odpowiedzi były bardzo czysto takie realizacyjne, tak? Pięć w ogóle. No to racja. Zupełnie nie wokal, no tak? Jak czy ja się, że jest rap, tak? No tak. A Piaszek tylko ma utwory, ale ma konfigurację, jak pan tam dał. I jest to głównie metal. Chyba tak. Czekaj, on z Awakening miał taki fajny utwór. Każdy był ciekawy. No, on ma taki właśnie ciekawy. Widzimy, że rośnie nam tu w siłę ludzi, ale podium jest dostępne jak na razie dla wszystkich, jak widzimy, także wam się. Bo jest znany samolot metalu. Z kim najczęściej krosuje, ja tu weź. Czy jest to River Brownie, czy jest to Secret Metal, czy jest to Airstream Exploded S, czy Metal Company? Odpowiedź jest taka, że państwo z tego są państwa, z kimś latami. Ekspert metalu. Tak, oczywiście jest to Secret Metal. Oni noszą, jak mówię, są z Finlandii. Tak, co z tego słyszałem, oni mieszkają tak na tyle blisko siebie, że jeden się do drugiego z ręką kiwa i kraja po prostu, tak? On jakiś czas tak trochę ci uciekło u nich, ale no, głównie właśnie tak metal tworzą nawet, tak? Ci bardzo zgarny zespół. No cóż, no, mamy takie duety nieraz. Secret Metal ma tak trochę... potrafi mieć głos jak Okaista i Sylwestri. Mamy tutaj... W sumie możesz to dać, Mikkej, bo ten... nie wiem, czy wiesz, ale w audycji Estate of Chance, która wzoruje się na... Estate of Chance, na której wzoruje się Estate of Sugar, w studiu jest taki kurczak. Tak. Ej, no, uciekł z mną, weźcie. Dobra, przejdźmy dalej. Nie ma tylko... No wiadomo, że wiele się nie zmienił, no chyba wam nie odejmę punktów. Założycielem Cyberpunk jest... Special, Spanky, Wanky, Nothing, czy Petasus. Podchwytni we obraz, mogę. Widzę, że się myślałem, że po tym, co mówiłem o Makeshi, wszyscy się znają na Makeshiego się ludzą, natomiast niektórzy pokombinowali. Nie zgadzam się. Czy to właśnie Nidzik ukłonił odpowiedział? Nie wiem. Ale założycielem Cyber Party jest Spikey Wikey Akatakos. I to on założył. Następnie Cyber Party przyjął Hack. I trzecim właśnie bartenderem, czyli jakby opiekunem tej stodoły, czy barmanem w tej stodole jest Makeshi. O nie, nie. Jednak nie. Widzę, że podium się zmienia powoli. Ale wszystko teraz jest... Ważycie to do ciebie. Ważycie to do jaki utwór promował pierwszy Martin Pomy The Movie? Czy jest to Lucas Graham, Off to See the World? Czy jest to DNC, Can You Feel It? Czy jest to CIA Rainbow? Czy jest to Lucas Nelson i Naysayer? To jest bardziej pan głowy, takie... Ten pierwszy trailer, nie jako teaser, tylko pierwszy trailer, Rainbow było dopiero wydane jako osobny kawałek. Wtedy było z teledyskiem, Sia była i w teledysku była Mami Ziegler. Pamiętam jeszcze raz, że skąd się ściągnął, nie wiem skąd. Ale powiem tylko, wszystkie te kawałki są z albumu My Little Pony The Movie Official Soundtrack, OSD. Natomiast mamy drugi album, który wyszedł niedawno i jest to album tylko z muzyką. Jest to original movie score i tam mamy... A dobra, nie będę spojrzał. No, troszkę się... Stoi. Pierwsze trzy miejsca są. Chyba, tak. Dobra, idźmy dalej. Jaki był tytuł utworu, który
openingu filmu podmieniło Police Got the Lead. Pamiętacie opening filmu na pewno? Takie kucyki spadające, prawie rozwijające się. Żałuję, że sobie tak nie zrobiłem. Nie jest chyba zielone, nie? Jest to właśnie kawałek z tego drugiego albumu. Introduction to był kawałek, który był wtedy, co było to Sparkling Logo. To było Introduction, natomiast następnym utworem i ostatnim jednocześnie na albumie jest Equestria, która została skomponowana przez Daniela Ingrama i to jest ciekawostka. Ponieważ w filmie to pomysł Gdynik zostało zamienione dosłownie na 3 dni przed premierą, no nie? Gdzie się też ludzie? Bodajże 3 dni przed wypuszczeniem filmu zostało zmienione na Bunny's Got the Beat i Daniel Ingram, czyli kompozytor, ogólnie był na to wściekły, że Hasbro mu coś takiego zrobiło, no ale nie wiem, czy widzicie, słyszeliście Equestria i czy możecie powiedzieć, który jest lepszy, bo według mnie Equestria jest lepszy i lepiej pasuje. Jest taki spokojny, openingowy, a nie taki. To jest w sumie tylko parodia piosenki We Got the Beat. Chyba z lat 80. czy 90. z tego co kojarzę. Okej, przejdźmy sobie dalej, zobaczmy linki. Migdzie się pnie trochę w górę, trochę poszło, dwa pierwsze miejsca poszły, trzecie nie. A tu chyba jest dalej baka, nie? No, dalej za baka. Także powiem wam, możecie spokojnie jeszcze zrobić podium, które jakby uprawnia do właśnie wagi w tej drugiej rundzie. Producent działający w ramach domu wydawał taki Copyright Songs. NCS 999, to prawdopodobnie. Spectra to Kenza Archie, a Jurma. Jurma. Ktoś tyle ma tu. Mi się te prawdą wydarzają. Ale mojego tego, nie? Tego braka, nie? To jest najbardziej wybity z fandomu twórca, który właśnie gra bardzo często poza fandomem i bardzo dobrze według mnie rozwija się. Spectra, no nie powiedziałbym, ale przyjeźdź nie może, więc to było wykluczone. No właśnie, duży plus właśnie u kadencji na to nakręcy, bo jednak dalej jest fandomy i coś poziom do tego. Był kadencja. Teraz jest jeszcze poza fandomem. Był kadencja i jeszcze on kręca. Ale ma taki sam nick w fandomie i poza tym. W ogóle ostatnio nie wiem, czy słyszałeś, że w Mastercacie znalazł się FULA, czy jakoś tak? Sam mi pisał, nie wiedziałem. On zmienił ten, był jakimś fandomowym muzykiem, zmienił właśnie na FULA i... O, mamy zmianę na drugim miejscu. What the hell? Oof! I drink a sprinkle!
face, just healing. I don't need cakes, Sean Spicer. To jest pytanie inne, także wiecie, macie równe szanse. To ma pan daje takie miły. Mogło być gorzej, nie? No gorzej, tak, tak, tak samo jak z TK. Nie, TK to na razie było nie, najbardziej było, co nie gorsze było płci. No z TK. Zobaczmy, no nie też z sekcji to tak pomysłem, bo nie pierwsze miejsce znowu atakuje. Ale tu też trwa walka. No powiem ci, no to jest taka dzika karta. Chyba że zrobimy cztery, ale dziką karta. Nie, nie mamy nic. No w sumie. No. Chciałbym rozdzielić jakąś. Zastanowimy się jeszcze. A jakie tu będzie nosić przyszłość Points of Down? Czy będzie to Onward, Wayward, Skyward czy Homeward? Wydane... Żeby było śmiesznie, wszystkie te nazwy zostały użyte, z jakiś Hardware czy jakiś nazwa. Wydane zostanie w kwietniu, prawdopodobnie, bo tak słyszałem, bardzo teraz jest 30 lat, to będzie zamknięcie. No masz tak skończą te... Tak, 100 miesięcy. Ciekaw jestem tylko czy... Skyward, tak, racja. Nie wiem tylko czy Enax nie odpowie mi w kwestii tego, bo miał mi odpowiedzieć. W roli ścisłości Homeward to było albo wydane przez Warypony też, bo w tym roku to był lutek. Tak, tak. Bardzo też dobrze przyjęty album, dobrze się stało na Bandcampie. Na drugiej stronie chyba najlepszy ogólnie overall, przydawanie. A Wayward to był jeden z utworów Renner Polik, też dosyć świeży. Dawny Sights Unseen, tak się proszę go. Dobra, tyle. Idziemy dalej. No, drugie miejsce odskoka. Jest walka, jest 300 punktów, to nie jest wiele. Walka o podróż za punktów. No, widzę, że właśnie tutaj ktoś spadł, tutaj ktoś wskoczył, więc no, dzieje się. Która z piosenek nie pochodzi z odcinka Pinky Pride? Czyli powinien wiedzieć, ale go tu nie ma. Ponieważ pochodził z ostatniego odcinka pierwszego sezonu. To jest Pinkie Pie, która no, robiła imprezę, jak ktoś widział tą przeróbkę z gospelem. Wtedy tam mogę. Nie, słuchaj, to mogą być dzieci. Nie tam? Nie, to mogą być dzieci. Ale mogą być dzieci, nie wiem. Chciałbym żyć? Tu jest jakiś wina? O Boże, co ja tu dodam? Odskok. Duży. Tutaj się utrzymuje cała piątka. Dobra. Nie są pytań już? Nie są pytań już. Nie. Jeszcze nie połowa na to. Wow. Połowa są już. No 40 jest nie jest. Połowa to się szkoda zacząć. Ja jestem wydawał kiedyś skatu. Bo jaką cyfrą kiedyś. Pułapka. No, ładnie. Z kratą, który do korzeni kuzykowych wraca teraz. Tak, wydaje teraz epkę na Football Shooter. Mercy Black. Jest świetna według mnie. Taki styl typowo strzelec. Teraz to starszego nas na całość. No, to są potem bodajże będzie chodzić. Ale czekajcie, że świat nie będzie utworzy. Właśnie czytam ostatnio tutaj, jak mówił, że będzie wychodzić, ale nie pamiętam, czy co piątek, czy co sobotę. Sobotę chyba. Co sobotę chyba. Jeżeli chodzi o Resto, to jest drugi pseudonim Archiego, który przyjął dla niebroniackiej muzyki. I Omni, to jest dzisiejszy Omni. To jest dzisiejszy Omni i on dalej wydaje też poza fanowym. Więc... A DJ Pantry to dostał właśnie, on tego używał wcześniej, niestety hardware się przyczepiło, niestety. Bo jednak tworzył pod nazwą muzyka, tak? Ich własną. Mimo, że nie była to oficjalna nazwa. Nie, bo to jest oficjalna nazwa. To była jako oficjalna nazwa. Tak. Coś tam właśnie chyba, a pokazali mu wszystko usunąć,
A po prostu zmienić faksywkę. Ale nie posunął tego pana, nie zrobić mu. Nawet jeśli to nie zrobić mu, ale... Jest nawet tak... Ale też ktoś tam też porzucał, jak się tam robił. Tak, nawet zrobił fizykę, czyli jest cała dyskografia właśnie. Nawet zrobił kiedyś ma epkę, na to właśnie jako remake'ową przyszliwą. Jeszcze nawet, co ciekawe, on wydał dwie epki Non-Safe at Work. Nie? No dwie... Czekaj, nawet sprawdzę ci teraz, bo nie chcę was kłamać. Muzyka... Jest tego tak dużo. No gdzie zrobię muzykę? Dobra, nie wiem gdzie to mnie... Nie wiem gdzie mi to zniknęło po prostu. Także sorry. Bo Jezu, to czegoś tak komputera. Dokładnie. Nie wiem gdzie. To może dlatego na dalej zrobiło się 250 kg dole na dysku. O, mamy wskoczenie. Drugą już nie wyskoczył. No, nie wskoczył, ale Ghost też wskoczył. A już nie wiem jak to tak bardzo teraz. Czy ty prześledzimy do obaku? U nas sobie chodzi o płytę, tak? CD. What the heck? Czy to wydało na bankacie, czy na momencie, czy na ogólnie stawić, czy w ogóle? Tak, chyba na momencie. No, była w tym własnej komputerze. Za $5 chyba to szło. Tak. Ale na takich kompetentach to wiadomo, nie, tam się nie liczy pieniędzy, które się wydaje na merch. A ty tutaj jaki to był What the Hell AD? Kto by się spodziewał? I oczywiście City Points na kartce. Czegoś to nie? Lutocz, Ancest, Fire, gratulujemy! No brawa dla niego, no co? Znaczy się tu odrobić. Tam komukolwiek. Jakie mamy? Martin wskoczył, ktoś spadł, Ghost spadł, ale nie idzie na drugim miejscu, bo... Estate of Sugar posiada swoją pomysłonę. Jak się ona nazywa? Czy jest to Twinkle Sprinkle, czy jest to Fizzle Pop Bear Twist, czy jest to Princess Sugar, czy Violet Melody? Nie to jest jedna lista. Violet Melody jest założycielką. W sensie, że ty... No właśnie... Wyjdzie. To znaczy chyba zrobili to na trudną dedukcji Brewi Webu, tak mi się wydaje. I w sumie dobrze. No Violet Melody, że jazda. No to dobrze strzeliłeś. Twinkle Sprinkle to jest jednak przedmiotem raza z... Twilight Sparkle? Tak, z Lamchipa. Twilight Sparkle? Kizzy Pop Bear Twist to jest angielska nazwa właśnie... Więc jeśli chodzi o Tentę Shadow oczywiście. Ale to... Princess Sugar po prostu. Ta słodka klaczka, która jest na opakowaniu między innymi miejskim, nie jest naprawdę słodka. To była to na pewno? Tak. Metalikowa? Przecież bliżko. Tak. I w ogóle jest ciekawe, bo mogę... Tak, usi. Gadałem z Obscure Dragonem, jeżeli chodzi o właśnie tą opakę i mówił, że chciał to pocieniować, tą Princess Sugar, ale że nie miał nim czasu i nie zrobił tego. Ja mówię stary, to dobrze, że tego nie zrobiłeś, bo teraz... Album mam charakter. Przejdźmy dalej. O, mamy. Widzimy oko za oko, ząb za ząb, czy kopyto za kopyto. Ile powstało do tej pory albumów Boris and Dawn? 14, 16, 17, 15. No tutaj też by się musiał. Dosyć pułapka taka. Było w naszej projekcji też. Było to nawet podpytanie. Nie, mam jakiś problem. Nie, mam dosyć. Tutaj tłumaczyłem, czym to nie wiem. 16 albumów, w 17 będzie właśnie Skyward. Pierwszym w ogóle było Horror Rainbow. Dwa albumy cyklowe. Także wiecie, to z mną mogliśmy powiedzieć 14 do 14. Ale wiecie, jak było ostatnio, tak była przed rekolekcją taka akcja, że cała dyskografia jest zadowolona, więc... O, kopyto za kopyto!
muzyków nie zajmuje się rapem. And hello, Royal Bullings, MC March, J3. Chociaż AK w sumie mógłby rapować. No bo taki styl, że to jest nie? Royal Bullings, czyli hardstyle, taki fandomowy, do którego kawałka, taka ciekawostka, nie, to nie on grał, ale na jednym z pierwszych, to był Konwent, nie, idzie to był Konwent w Ameryce. Pewnie część, która mnie zna, pokazywałem wam na pewno, jak on grał i w ogóle tam odpalał jakiś ten, a gościu z tyłu idący z laptopem wywalił się ze sceny. Może pokażę wam to na końcu? W sumie pokazałbym wam to, bo to jest bardzo śmieszne. Haha, wynowił się, haha. Z czego by się pan cieszył? Bo sobie ten mówi Pyszek. W którym z tych miast odbył się konwent, z którego koncertu nagranie wydało Noise Hall? Było na prawie. Było takie? Było. Najpierw. Kusujcie na Katowice! Ja zamknę. Myślałem, że ktoś dla Katowice, ale tak, to jest Dallas, Dallas Nightmare Night i tam po prostu na żywo występowali muzycy Nightmare, więc nagrali sobie wydali to jako album. Katowice, wiadomo, w Baltimore odbywa się Bromico, czyli największy w USA, jeżeli chodzi o konwent muzykowy, który ostatni rok jest w tym roku. Bardzo dobrze. Spodziewam się tu mówiąc. Tak. No, mam zajęcie dzielą. No i Winnie City. Dumia. Winnie City jest Winnie City Comic Con, muchowy. Bluetooth jest w pasce. Widzicie już. No. Wtedy pospanty powstało w roku, czy... A, w tym roku. W Sosnowcu. W Radomiu. Brawo! Co to jest za to? Taka dziura w parze. 14, dokładnie. Strzelanie po prostu. No, w sumie. Ale jak ktoś był na projekcji uwagę, to wiedział. Kto to mogę pamiętał? Nie wiem, na przykład ja. No dobra, ja robiłem to pewnie. Przekładnie. Coś nam się zmieniło, a czy zmienia to skoczył na nas. Także... Pony Live to platforma dla... I nie, podpowiedź po nic nie przejdzie. Dla DJ-ów, muzyków, fanów, czy wszystko to jest poprawne. Znaczy, gdzieś to jest Pony Live. Było na prawie, co było ostatnio. Ktoś dobrze wiedział, a ktoś nawet nie wiedział dobrze. Jest to platforma, no taka bardzo fajna, gdzie i ona łączy zarówno radę, jak i hosting plików, jak i API, więc praktycznie każdy może tam, że tak powiem, jest zarówno dla fanów, jak można wrzucać swoje kawałki. Ja tam mam na przykład stronkę. Bluetooth ponad 30 tysięcy. Przebite 10 tysięcy, ale czy zmienia tam uuu, jaki spadek. Ale pan jak nigdzie goni? No, powiem ci, że to będzie walka do końca, czyli oni w dwójkę chyba mają, wydaje mi się, już ten finał. Tu jeszcze osoba gra. No. Jakim radno odbywa się audycja Like on This Beats? Brony Radio Germany, a i Brony Radio Podziwił FM, czy PowerPoint Radio. To sami to w ogóle istnieje? Bo istnieje, PowerPoint Radio jest czeskie. Czesi mają lepsze radio od nas, no kurczę, no. Ja próbuję, fantom... No, no, tylko jest, no. My mamy... Bo ja mam tylko jeden. To jest... Znaczy, na moją opinię to klauzuj FM, tak, jeszcze się otrzyma. To znaczy, nie... Komunikuj się bardziej trzymać radio, pewnie. Wiesz co, nie... Bo bardzo często są takie sytuacje, że... No, hey, everyone, mamy te, będzie się audycja, po czym dwie godziny później, nie będzie. Jakie dwie godziny później, jak kiedyś byłem raz, to ktoś tam, że 5 minut później już nie był. Po prostu zniknął z Discorda. No nie wiem, z czego to wynika, bo rozumiem, że ktoś może mieć problemy, ale jednak trzeba podejść trochę poważnie do prowadzenia takiego interesu. Nie mówię tego złośliwie, tylko tak, wiecie, no, szczerze, bo chcielibyśmy mieć dobre polskie fandomowe radio. Pomijając fakt, że tam mam plan cały, tak, tych projekt, tak stały plan, który jakoś jakoś tak się jeszcze doczyna, to jest... Nie będę w ogóle. Uwaga, widzicie. O! No.
trochę zwiększamy, ale to znowu wraca na... No tutaj bardziej mówię z walką o trzecie czwarte. Widzę właśnie, że trzecie czwarte piąte to będzie walka do samego końca. Ja tu widzę, że będzie ostro, będzie gorąco. Pytanie 28. Który z tych wykonawców nie pochodzi z Polski? Przewalski z Kulis, Bajan Melody, Buchta czy Delta? Dosyć proste. Nie, to ja tu sobie. To jest prosto. To jest taki nowy chyba, nie? A w sumie co? To taki jakiś rzecz po 5 subskrypcji. Który nie pochodzi z Polski. A mają się pochodzi z Polski. Trochę mnie zagrożało, szczerze. No. To może drugie pochodzi, drugie pochodzi. Dwa razy mówiliśmy, że Bajan Melody z Polski pochodzi i że za Elka to pokażę. Dokładnie. No cóż, no. A Przewalski z Polski przecież tu nie spada. Oni są na sobie Rosja nam. Chociaż nazwa sugeruje inaczej. Ja też kiedyś widziałem się na to nabrać, ale kiedyś byłem mówię. Ale tam coś po polsku umie mówić, no. Mówią, nawet chyba mieli koncert jest jakiś tam właśnie, że jakiś tam wzrok miał na buty. Mają swój muzyk najpierw i Polska, więc. No. No i oczywiście wiecie. No ale na drugi po prostu. No to nas. Ogólnie pan do nas mówi. Jak ostatnio się przekonaliśmy na to jedycie. Mieliśmy gościa, to już z polskim sektorem. Bardzo fajnie było. Ostro. Pytanie 29. Który z tych konwentów jest w całości poświęcony muzyce? Czy to jest Romyko? Hakon, Emkon czy Galako? Hakon. Hak, czyli Horses at Home. Ugodnia się robią? Tak jak mam część kucykową. Ładnie, bardzo ładnie. Pewnie film Korf Ursar Niemczech, taki festiwal. Bardzo fajny. Myślałem, że nasz podpłynie licenny fest. Mogłem dać, ale właśnie się bardzo zrobił. Cyberfest jest w USA, w Milwaukee. W tym roku Cyberfest miał masz własną płytę i uczestników no, tego nie ma. Jest, nie, to znaczy, że ja to nie wiem. Jest jeden. To jest ograniczone. Próbowałem ci załatwić przecież przez Gika, no nie? Ale nie miał fajnie. A się wygruszył z no wiecie, pojedynek USA to jest ciężko. Z USA ciężko dostać. No, zwiększa się trzeba, ale 1000 punktów to nie jest dużo przy tym. Ale widzimy, że o, w ogóle Arcius jest panu wspierający, także... Tu się do końca będzie jednak, wydaje mi się, taka walka... Szybko się kompak. Który z filmów Equestria Girls obserwował remis Daniela Grama? To chyba proste. Jeżeli ktoś by oglądał w ogóle to jest... To w ogóle tam nie istnieje. To jest osobna seria. To mogło w ogóle nie istnieć. A ile liście się nabrać leciutko? Bo była remis, ale to nie był remis, bo większa Equestria Girls otwierał remiks głównego motywu. I był dosyć fajny, powiem. Opening jedynki był dla mnie najlepszy. O, zwiększa się. Kim jest Soulstreaks, czyli S.G.S. Rap, Velvet, Wings, czy są przyjaciółmi? Czy nikim na sobie nie są? Czy może partnerami? Czy może to jest? Miałem dodać, że super friendzone, ale wiecie. Ale wiecie, podobno we kwestii coś takiego jak friendzone nie istnieje. No. Jesteś chyba zniesmaczony leciutko, no nie? Troszeczkę. No wiecie, bo kiedy u fanem Sola jest i go... Są rodzeństwo, tak? Przepraszam was, ale zamiedliście go i boli go serduszko jego miękkie, więc... Znaczy nie mam serca. Nie masz serca? Co, masz pompę? Tak. Taka ciekawostka. O tym, że są rodzeństwo, można przyjść pod jeden z albumów Velvet Aerobics, dokładnie Transition. Tam w komentarzu Soszczyk zostawił się komentarz, że jest dumny, że pomógł stworzenie tego albumu. Jeśli chodzi oczywiście o kwestie muzyczne, tak? Tak. Pakowanie, mogę wyzania z płyt, to tego właśnie Velvet, to było miliardy. Dobra. Też taka informacja. Soulstreams mieszka obecnie w Białorusi, na Mińsku, a Velvet na Moskwie. Musimy w sumie zmieszyć.
Także teraz trochę nie może mi wyjaśnić. Wokal której polskiej fandomowej aktorki głosowej wykorzystał w swoim remixie Royal Pony? Pokemonka? Ilno? Dixie? Dixie, bo to też mamy od Machu. Dixie powinna być. No, no, podzielone. W remixie dokładnie Life is a Runaway. Wykorzystał właśnie jej wokal, bo najpierw zrobił Life is a Runaway z oryginalnym głosem Rarity i Camille Saint-Germain. Natomiast później właśnie zrobił wersję remasterowaną z Nixie i brzmi słodko. Jak to myśli Nixie? Jeden z najsłodszych artystów na sobie kiedyś publiczną koszulkę z Flatersza. Kto? Armin Van Buren, Avicii, Pioran. Z czy Z mało. Ona to wie, ale nie przepraszam, bo zaraz musiałem się rozśmiać. Avicii, panie, panie. Z mało, oczywiście największy tor, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, między innymi to gdzie ma do środku. Dokładnie. I na przykład super, gramy sobie Animals, a nagle spędzą na farmę miał, więc no, walka jest. Z jakim krajem jest mocno zrodzony Jack Roll? Z Kanady, z Kanadą, z Japonią, z Polską czy z USA? USA. Kraju kwitnącego burgera. Polecamy teraz w ogóle tę promocję dla cheese'a, ten cheeseburgery w KFC w Bismarcie, także już dostał. Już dostał od nas delegacji krakowskiej. No, jest okej. Okay. Kanadu bardziej nie, Polska to w ogóle. Kto to Polska? Nie wiem, z Japonią, ponieważ między innymi tworzył z taką japońską muzyczką, która nazywa się Laefo. I teraz nawet jest w Japonii. Jest w Japonii i sobie tam podróżuje. No, mało za 600 punktów. Tu jeszcze możesz skoczyć na lepsze miejsce. Jeszcze możecie skoczyć, naprawdę jest szansa. Duże szanse. Remiksy którego utworu pewnego dnia zniknęły z YouTube'a ze względu na błędy algorytmu Google, jeżeli chodzi o opakowanie... Czy były tu remiksy Portal New Lunar Republic, który Connect był When I Sleep, czy Time Illusions? Odpowiem, to film związany z wykrywaniem, pod którym wrzucali przestępcy porno. Tak. Fajne niż jest, no przynajmniej wszystkie pasowały, ale... Tutaj fandom bardzo ucierpiał, bo no, jednak większość kanałów, które Rips zrobiły, były już... No, już po prostu opuszczone po prostu. Pan się wtedy robił chyba jedną dziadce. To tak. On chyba wtedy też nie zrobił komentarza. No bo ogólnie te kanały są blokowane. Tak. I można było... Można było jak się wysłało te, ale wiadomo, czy do głowy mają jakieś tam formularz zjadę. Tylko z danego adresu e-maila, wiele kanał było nieaktywnych. No właśnie, nikt tego nie używa licznie. Ooo, ktoś tu zaczyna się piąć. Kombat. No w sumie to nie wiem, czy kombat było. Idzie powiedzieć, nie. To znaczy, to nie jest aż taki kombat, tylko... Ale ja tak pierwszy piąć, zaraz teraz się piąć, bo skubany. On jeszcze może wskoczyć. Chociaż wiem, że Norin, Bim i Maki mają mocną walkę, ale on może wskoczyć. Najbardziej znany rynk z kawałka Discord stworzył Jeremy Thompson. Midnight Musician, William Prosper czy Hatton? Znaczy, że nie wiem, jak to będzie. To była chyba pierwsza koncja, która jest. Ja nie pomyliłem się. No, bo oryginał stworzył. No. Eurovideo Odyssey, brawo. Brawo. Brawo szczególnie, że... Oj, znaczy Snika, będzie ciężej. Ale Mati wyskoczył, Mati wyskoczył i Trybik spadł. W 2019 jeden z labelów został zamknięty za łamanie praw autorskich. Był to Hardwood Bonestyle,
Balloon Party, Rock Punch, Blue Horse Music. No, a tam jeszcze chodzi o rok. Dosyć świeżo. Dosyć świeżo. Jak robiliśmy wszystko, jak to było w zeszłym tygodniu, wtedy naciskałem się. No, myślałem, że pan pamiętają, co byli. No, widzę, że ktoś chyba był ten. Ktoś chyba był na rok. Balloon Party, bardzo stary projekt. Dokładnie. No, klasyka panowa. Mam ostatnie trzy pytania, nie? Polski muzyk panowy, specjalizujący się w muzyce trans i ambient, zanurzony za granicą. To jest. A ty to zabierz odpowiedź. Co to za czerwony ten? No musi się zabić, bo głównie chodziło o osoby znane za granicą. Wiecie. Mam dykietę kamera! Buchta no to bardziej nie tworzył transformatu, jeżeli chodzi o deltę, to on bardziej cięższe kawałki. Nikolas, oczywiście Nikolas powinien się znać. No Nikolas to właśnie ten trans, a mnie troszkę też pod cyfry podchodzi mundurę kawałki bardzo. Zależy. Bo najmłodszy taki bardziej cyfrowy. No ale to jest balanty za podejście. No a taki tam mam do najmniej. Taki tam mam tam. 50 subskrypcji. Jaki 50 gościu? 63 już. O. Gdzie ty będziesz balanta? No tu się będzie działo. Który z muzyków nie zajmuje się metalem? Sam Synthis, Elias Frost, Koniec Stręczy, Prince do DVD. Ty już dajesz poprawnie, tak? Mam nadzieję, że daję poprawnie. Ja mówię o Prince do DVD, a nie Prince do DVD. A nie, to wiesz, to kopiowałem. Tak, Sam Synthis. Taki minioker. On był właśnie jedynym, który no, tworzy... elektronikę, najnowszy nośnik albo epka, był właśnie taki melodic trap, bardzo przyjemny, bardzo fajnie się posłuchałem, jak się nazywał Tomsy do domu. Mici, Pluto, Trzylinny Pim. No Mati i Dante zwalczą, szczególnie Mati i Little Pim. Ostatnie pytanie, wskaż najmłodszy label i tu się wszystko rozstrzygnie. A State of Sugar, Straight Through the Dark. I tu mówię, tutaj zobaczymy epicką walkę między trzecim i czwartym miejscem o to, kto będzie do finału. Proszę Państwa, Shamrock. 9 odpowiedzi i kto walczy? Bobby. 28 stycznia, wspomniałem nawet na początku przypadkowo. 28 stycznia, tak. 8, 128 pm, nie? Okej, okay. I... Proszę Państwa, do rundy drugiej przechodzą Migdzik, Bluebox i Lirpik. Brawa dla nich. Mogliby się wciąż tutaj wschodzić, ponieważ chcielibyśmy Was widzieć. Wiecie. Pasowałoby tak. Ale bardzo mi się podoba, bo byliście bardzo wyrównani. Walka była do końca, także gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział. Dziękujemy Wam za udział. No ale pan skąd? Pan tak jest taka przepaść między właśnie Dzikiem a resztą, tak? Bluetooth właśnie przez tego streaka, ale niestety później spadł, no ale wiecie. No ale dało mu to dużą szansę właśnie. Dało mu to dużą szansę, no ale to była lepsza, szczerze. Rozwaliła po prostu konkurencję. Ale ten mam być mają. Ile ty pisz? Dokładnie. Ile nam zostało czasu? 15 minut około. Skończmy. 15 minut plus tak? Tak, no właśnie o 12.30 kończymy, ponieważ my skończyliście 7 minut, więc wiecie. No więc co? Musimy wybrać co teraz. Będziemy losować. Nie było nic wybieranych wcześniej, żeby było nawet sprawiedliwie. Aha, jeszcze wam pokażę. Mogę wam pokazać. Właśnie jeżeli chodzi o tego... Tylko, że tam trzeba wypinać, wiesz. Bo ja również to trzeba włączać między średnio, ale ja coś mam... Spodnie zapraszam. Chcę wam to tylko pokazać, bo to jest zbyt piękne.
Program Microsoft Excel nie jest obecnym programem do 8, a nic do 8. A to no to wiesz, że on będzie kupił. Okej, więc sobie to da się. Kto tam był przygodnikiem? Mintik? Następnie Littlepin? Mintik, Littlepin oraz Bluetooth. Czy tyle? Dlaczego? Don't drop the mic. RTSD. Co, zaczynamy od telefonu? Może być, wybierz coś. I będziemy to zapisywać w masz. I zasada jest taka, jeżeli ktoś wie, podnosi rękę i wtedy ja udzielam głosu. W sumie możemy dać wam mikrofon. Może się nie zabije? Skarmakę? I za poprawną odpowiedź przyznajmy punkt, jeżeli ktoś udzieli niepoprawnej odpowiedzi, wtedy to pytanie przechodzi na pozostałą dwójkę, a jeżeli nie, to nie za każdą odpowiedź właśnie przyznajmy jest jeden punkt. Nie spuszczam, jestem. No może wiedzą, słuchaj, no. Okej, okay, Kijon może zapuścić pierwszy kawałek. Mam nadzieję, że nie odpali się na tym ekranie. Nie, tu jest. Thank you.
Wiesz? Okej. Thank you.
Imperial... No. Bezos. Dokładnie. Ty, a drugie, trzecie miejsce? Ty no. Jeszcze jedno. Do doktora. Nie, czekaj, my to rozstrzygniemy tak, bo nie mam czasu, nie? Ja się serem nie zmieszczę. To. Jeszcze jedna dodatkowa. Tak? To znaczy... Dobrze, to zrobimy tak. Będziemy jakoś tam mówić na dane, będziesz jak drugi. Jeśli jak nie znacie, nie? To jest tego... Tak, bo wiecie, ja też seta nie zagram krócej, ponieważ... Jest. Czasowo. Mam tutaj moja teraz, ale tutaj... Tak, się prawie wszystko. Nie, dobra. Weźmiemy kawałek. Bardzo jakiś znany. No to wesoł. To bez dobrej Tak. Tak. No jak tego ktoś nie pozna, to... Oh.